Jęci kibitka po pustym stepie, zawieje śnieżnej, wiatrami gnana. W kibitce siedzi Moskal na straży, w kibitce wrzęczą kajdany. A teraz opowiem, jak ojciec się znalazł tu na tych terenach, nie? Z opowiadania ojca wiem tyle, że wrócił z niemieckiego wojska i rano poszedł na powstanie wielkopolskie, bo mama była kurierem, która roznosiła ulotki nocne i że to powstanie jest, nie? I tego. I mówi, tak jak on był, stał, miał broń białą i broń palną miał, to wszystko ze sobą wziął na to powstanie, nie? Nie, i to powstanie zwyciężyli, nie? A Piłsudski jako ich nagrodę wielkopolszczaninom dał tutaj na granicy tym w takich zasługach im dał tutaj pracę na granicy. No i się tak zdecydował, żeby sobie kupić trochę tutaj ziemi. Teraz jak Niemcy wkroczyli, to że tata był tym powstańcem wielkopolskim, to go wzięli, że miał wydać Związek Zachodni. Wydać. A on mówił, że on nie wie nikt, kto jest. On mówi, mnie wy macie, a jak wiecie, to resztę możecie przywieźć. No, po jakimś czasie później wzięli nas i wywieźli do Wejherowa, do więzienia. I wywozili transporty. Tam, czy do Oświęcimia, czy tam, nie wiem, gdzie tam wywozili. Oni sami nie wiedzieli, gdzie. Tata był w tym wagonie, takie były te bydlęce wagony. Nas objęło wojsko. Stamtąd nas wieźli do Lublina. Żeśmy byli całą okupację. I tak żeśmy tą okupację przetrzymali tam. Ciężko było, bardzo ciężko. Ojciec chodził tak do lasu chodził pracować, nie? I drzewo nosił. 6 kilometrów chodził do lasu i przynosił na plecach z tym starszym bratem takie wiązki. W 1945 żeśmy wracali do domu. Przyjechaliśmy do Gdańska, obstawili NKWD obstawiło transport i dużo wracało z Niemiec pracy. Też i tam dużo było takich tego i wszystko zabrali nam. Wszystkie walizki, wszystko zabrali. Ty nas oswobodzili, NKWD jeszcze lepiej. Pani jest na tyle uprzejma, że
z nami świętuje nasze uroczystości, między innymi święta szkoły, wigilię. I jest to osoba, która tak związana jest z naszą szkołą, że chętnie przyjmuje takie zaproszenie. Ale okazuje się, że pani Teresa pochodzi z rodziny o głębokich korzeniach patriotycznych. I o swoim tacie dzisiaj pani Teresa nam powie. Ojciec jako dziecko był więziony, taki jak wy, w szkole we Wrześni, bo nie chcieli się uczyć języka niemieckiego w religii. Tak się uczyli po niemiecku, tylko religii. Rodzice im zabronili, żeby religia była uczona po polsku. I oni strajkowali cały tydzień, on mówił. Rodzice im jeść przynosili, jedzenie, picie i ułożono tam taki wiersz, mogę powiedzieć? Tam od Wrześni, tam odwarty, biją głosy, świat otwarty, biją głosy, ziemia jęczy, Polak, Prusak męczy polskie dziadki, a niech męczy, niech katuje, Bóg się nad Polską zlituje. Biada tobie, ty Herodzie, w polskiej ziemi i w narodzie, za ten pacierz polskiej mowie, co nam dali ojcowie.